oraz pani Anna Derewińska, mieszkanki Łężyc. Mówiliśmy już o tych uciążliwościach dla mieszkańców, ale pewnie te uciążliwości dla matek z dziećmi są, małymi dziećmi są jeszcze większe. Tak, są bardzo duże uciążliwości, szczególnie właśnie jak jest taka ładna pogoda, kiedy można było spędzić dzień z dzieckiem na dworze. Jest to uzależnione od kierunku wiatru, moje wyjście z dzieckiem na dwór. Ponieważ kiedy są niesprzyjające wiatry, musimy chować się z dzieckiem, zamykać okna, ponieważ jest taki smród, odór, który nie pozwala, uniemożliwia nam przebywanie na zewnątrz, na dworze. Więc to jest taka uciążliwość. Mało tego, dom, gdzie tak naprawdę powinniśmy czuć się, w którym powinniśmy czuć się bezpiecznie, nie jest bezpiecznym miejscem, bo w nocy budzą mnie i nas, wszystkich na pewno Teodory w domu. Więc bardzo często budzą właśnie mnie Teodory, nas Teodory. Czy odczuwają pani jakieś skutki na zdrowiu też związane z tym wysypiskiem? Tak, częste bóle głowy, szczególnie właśnie po takich mocnych, silnych dawkach tych gazów wysypiskowych. Ja zauważyłam u syna dziwną wysypkę. Wiem, że też mieszkańcy skarżą się na zawroty głowy i wymioty. To są takie właśnie skutki wdychania tych gazów wysypiskowych. Pani Aniu, pani mieszka od niecałych 2 lat tutaj w Łężycach. Spodziewała się pani, że takie będą warunki właśnie na terenie Parku Krajobrazowego? Absolutnie nie. Byłam całkiem naiwna. Wierzyłam w to, co oferuje na swojej stronie Ekodolina. No i cóż, to co zapewnia Urząd Gminy Wejherowo. I cóż, zawiodłam się bardzo. Nie sądziłam, że będę żyć w takich warunkach. W zasadzie zagrożenia i braku bezpieczeństwa, jak wspomniała sąsiadka, no przede wszystkim dla dzieci, tak? Też obserwuję kaszel u dzieci, obserwuję szczególnie drugiego synka, drugiego bliźniaka, tę wysypkę na twarzy i tak naprawdę ona się pojawia, zanika, pojawia, zanika. No uciążliwości są, tak? Poza tym to co jest odorem, smrodem, no to jest wyczuwalne i może, jeżeli jest zima, to okno można zamknąć, zakryć, zakleić otwór wentylacyjny, ale tak jak jest dzisiaj temperatura, cóż my możemy zrobić? Wzywamy straż, nie przyjedzie. Policja też mówi, że cóż może zrobić. W związku z tym człowiek pozostaje bezradny w tej sytuacji. No i w zasadzie nie wiadomo, do kogo można się zwrócić. Teraz już wiemy, że tylko my możemy walczyć, sąsiedzi, tu pani dziennikarz, bo każdy uważa, że mówimy jakieś półprawdy, niedomówienia, a my mówimy, jak jest, jak się żyje, żyje się ciężko. I gdybym wiedziała, to był mój wybór, żeby tu zamieszkać, tak? Żeby płacić podatki tej gminie. I gdybym wiedziała, że tak będzie, no nie chciałabym fundować tego mojej rodzinie. A niestety tak się stało. Tak jak mówię, poprzez naiwność, poprzez wiarę w to, że jesteśmy w Unii, że są obostrzenia prawne, a tu się dzieje wszystko tak, jak było wcześniej powiedziane, poza kontrolą, na granicy prawa, a w zasadzie łamaniu prawa. No niestety jest to bardzo przykre i smutne i żenujące na te czasy. Czy mieszkańcy, proszę państwa, tej miejscowości będą mogli mieć jeszcze nadzieję na to, że będzie się tu mieszkało zupełnie inaczej, po stronie prawdy?